spotykamy się w wspaniałej sytuacji, wspaniałego jubileuszu 90-lecia profesora Romualda Twardowskiego i premiery płyty, na której panowie zarejestrowali jego pieśni. Pieśni pisane pod koniec lat 70., w latach 80. i na początku lat 90. Ale zanim porozmawiamy o tej płycie, o tym repertuarze, chciałam zapytać ciebie, Tomaszu, o to, jak to się robi, że się zdobywa dedykację utworu, który powstał, gdy ty jeszcze w ogóle nie myślałeś o śpiewaniu. Ja nie mam pojęcia, jak to się robi. No, byłem bardzo miło zaskoczony tą decyzją mistrza i że coś takiego tutaj wyniknęło, to jest, nawet mi jest głupio o tym mówić. No, czuję się zaszczycony. Mistrzu, dziękuję bardzo. I jeszcze raz, no 100 lat to jest w tym wypadku, rzeczywiście należałoby życzyć przynajmniej 150. Także życzę panu wszystkiego najlepszego i dziękujemy panu za tę wspaniałą muzykę i za możliwość wykonywania pana utworów. Otworzyłam tę płytę i widzę sonety Michała Anioła, 1988, Tomaszowi Koniecznemu. I myślę sobie, to jest ciekawa sytuacja, dlatego chciałam o to zapytać na początku. No ale domyślam się, że była to też taki rodzaj podziękowania profesora za przywrócenie publiczności tych pieśni, tego repertuaru. Twórczość profesora Romualda Twardowskiego to jest właściwie cały ocean estetyczny, można powiedzieć. Ale chciałabym zapytać, co was najbardziej w tej twórczości ujęło, co sprawiło, że postanowiliście się tym zająć, tym właśnie takim no, niezbyt oczywistym wątkiem. W zasadzie od samego początku naszej współpracy chcieliśmy, żeby w naszym repertuarze znalazły się jakieś pieśni kompozytorów polskich. I w zasadzie dosyć szybko trafiliśmy na twórczość Romualda Twardowskiego. Najpierw to były sonety Don Quixota, które nam się od razu bardzo spodobały i przypadły nam do gustu. I w zasadzie od samego początku naszej współpracy bardzo często je wykonywaliśmy, także poza Polską, i zawsze one spotykały się z bardzo dobrym odbiorem. Ale też nam sprawiała ogromną przyjemność. Ta muzyka wydawała nam się od samego początku bardzo organiczna i to, co mnie szczególnie ujmuje i jest dla mnie szczególnie ważne, że jakby ta spójność muzyki i słowa w tej muzyce, i to w zasadzie już nie dotyczy tylko sonetu Don Quixota, ale wszystkich tych pieśni, bez względu na to, kiedy Romuald Twardowski je pisał, ile lat temu, jest bardzo mocna, że ta muzyka wypływa wręcz z tego tekstu. Ta muzyka jest bardzo logiczna i to jest w zasadzie jakaś taka naturalna kontynuacja tych najlepszych tradycji pieśniarskich, śmiem to powiedzieć, bez absolutnie cienia skrępowania, kontynuacji tego sposobu myślenia o pieśni, które miał i Schubert, i Schumann, i Brahms, i wszyscy najwięksi. I to jest zauważalne, że tą muzyką się faktycznie da opowiadać poezję, co nie jest u wielu kompozytorów takie oczywiste. I kiedy pojawiła się możliwość, żebyśmy nagrali wszystkie właśnie te cykle, które kompozytor przekazał Tomaszowi, jeśli chodzi o nuty, mistrz Twardowski, no to okazało się, że w zasadzie co jeden to lepszy i w zasadzie cała ta muzyka jest naprawdę warta uwagi i nawet jak państwo prześledzicie nasze poczynania koncertowe ostatnich miesięcy czy nawet więcej, to w zasadzie prawie zawsze pojawia się tam Twardowski i prawie zawsze pojawia się tam coś innego, bo chętnie wykonujemy, trudno nam dzisiaj powiedzieć, że mamy jeden ulubiony cykl i tylko ten chcemy wykonywać. Naprawdę uważamy, że wszystko to, co zarejestrowaliśmy, jest warte pokazywania publiczności i to wszystko się bardzo podoba. A jak jest z tak zwaną wokalnością tej muzyki? No bo to jest człowiek, który właściwie muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej poświęcił większość swojego czasu. To jest ogromny dorobek, ponad 300 kompozycji, ale no, czy to także jest odczuwalne od tej strony wokalnej, wykonawczej, że tutaj wszystko jest bardzo przemyślane i bardzo pod głos napisane? Jak najbardziej. Myśmy dlatego generalnie zajęli się w ogóle tą kompozycją sonetów Don Quixota, ponieważ szukaliśmy właśnie jakiegoś bardzo wokalnego cyklu pieśni polskiego, ale bardzo wokalnego i takiego, który został napisany na mój rodzaj głosu, czyli na głos basbarytonowy. I to okazało się wcale nie takie oczywiste. Mamy piękne pieśni Karłowicza, ale one są pisane albo na głos liryczny tenorowy, albo na baryton wysoki. I tak były wykonywane przez naszego wspaniałego Andrzeja Chiulskiego, czy
przez naszych wspaniałych tenorów i tych w poprzedniej generacji i również przez Piotrka Beczałę w tej chwili. Natomiast na głos basbarytonowy, to pisanie na głos basbarytonowy to jest taka pewna umiejętność i pewna specyficzna cecha kompozytora. Są kompozytorzy, którzy piszą na ten głos i są kompozytorzy, którzy nie piszą. Takimi kompozytorami, którzy pisali na ten głos, był na przykład Franz Schubert, ale był również Richard Wagner, który jakby wyniósł głos basbarytonowy do rangi tego protagonisty głównego w dziele operowym. I potem Richard Strauss rzeczywiście sobie również ten głos, niski głos męski, ale nie basowy, tylko basbarytonowy, gdzieś tam upodobał. U Straussa to jeszcze dodatkowo była pewna niechęć wręcz do głosu tenorowego, prawda? Więc myśmy szukali jakiejś kompozycji, która byłaby napisana stricte na głos basbarytonowy i rzeczywiście ja się bardzo zdziwiłem, jak zacząłem słuchać kompozycji Romualda Twardowskiego, jak się okazało, że to jest tak dobrze, to co Lechu już powiedział, skompilowane ze słowem i tak dobrze jest to słowo wpisane w tę muzykę, no tak jak ja to znam właśnie z tych niemieckich kompozycji Wagnera czy Straussa. I to mnie bardzo ujęło od samego początku. Uważam też, że ta różnorodność i motywów muzycznych i pewnych prób stylistycznych w tych utworach jest też bardzo ciekawą rzeczą i dlatego porwaliśmy się również na nagranie płyty w całości poświęconej temu kompozytorowi, bo to jest Twardowski pisał bardzo różnorodnie. Tam rzeczywiście mamy do czynienia z różnymi opowieściami. Nie bał się pisania o swoim dzieciństwie, o swojej młodości, czyli jakiejś sentymentalnej podróży, ale równocześnie mamy do czynienia na tej płycie z dwoma cyklami jak najbardziej awangardowymi, pomimo że mistrz Twardowski się bardzo odcina od awangardy jako takiej, natomiast korzystał z dorobku muzyki współczesnej i właśnie Oblicze Morza jest najlepszym przykładem, że takiej muzyki stricte współczesnej, awangardowej. Wiem, że mistrz Romuald Twardowski był obecny częściowo podczas sesji nagraniowych. Jestem bardzo ciekawa, czy on w jakikolwiek sposób rozmawiał z panami o tym, jak ta muzyka teraz dla niego brzmi, bo też długo tych pieśni nie miał okazji słuchać wykonywanych na żywo dość. Ciekawa jestem, jak to wyglądało, wasze rozmowy o tej muzyce, wasza współpraca nad tą płytą. Czy w ogóle to jest zastanawiające, że przez tyle lat w sumie tak mało to było wykonywane i to jest w sumie przykre. Natomiast tak, mistrz Twardowski był przez cały czas nagrań z nami w studio. Obecny i wydaje mi się, że jego ingerencje były bardzo minimalne, że on faktycznie dał nam duże pole jako wykonawcą do tego, żeby tą muzykę zinterpretować po swojemu. Był z tego bardzo zadowolony, czego nieraz dawał nam wyraz w rozmowach z nami i także w jego wypowiedziach. Ale nie sądzę się, nie to oceniać, mam nadzieję, że nie była to tylko radość w ogóle z tego, że te pieśni po prostu w ogóle zostały znów wykonywane, tylko że jednak faktycznie nasza interpretacja mu odpowiadały. Było to dla nas coś szczególnego, że nagrywamy, mając w sali, w studio twórcę tych pieśni, co nie jest znowu aż tak częste, ale nie była to bynajmniej jakaś ingerencja, że teraz tam wszystko w tych nutach jest zapisane, ta muzyka jest bardzo oczywista i wydaje mi się, że to jest jeden z tych kompozytorów, którzy potrafią wyrazić się na papierze i nie potrafią jeszcze do tego trzech stron legendy, bo trzeba to jakoś zrozumieć, co tam napisał. Więc to jest, może ja bym się o tyle nie zgodził z Tomaszem, że właśnie tu nie ma tej awangardy o tyle u niego, że w zasadzie to wszystko jest napisane bardzo klasycznie. Ten fortepian ogranicza się tylko i wyłącznie do grania palcami po klawiszach i używania pedalizacji, więc to z tego powodu można powiedzieć, że to zupełnie nie jest awangardowa muzyka. Ale wydaje mi się, że po prostu Romuald Twardowski tego nie potrzebuje. On jest w stanie wyrazić to, co czuje i to, co chce za pomocą tych takich właśnie klasycznych środków, nawet jeżeli wykracza poza jakąś tonalność, czy to, co byśmy, co u Schuberta, czy Brahmsa, żeby nie miało miejsca. Więc taka jest taka, ale dla nas było to na pewno bardzo szczególne, to, że on tam z nami był i bardzo się z tego cieszymy. Rozumiem, że to, że płyta się ukazuje, nie zmienia faktu, że w kolejnych waszych recitalach ten wątek z pieśniami Romualda Twardowskiego będzie kontynuowany. To ważne, że on jest także
kompozytorem dobrze komunikującym się z odbiorcą, który na przykład jest wykluczony językowo, to znaczy nie rozumie tekstu, bo no, niewielu odbiorców poza granicami Polski jest w stanie podążać za polskim tekstem. To jest chyba bardzo istotne i to jest też taka ważna informacja dla wykonawcy, prawda? Kiedy robi taki eksperyment. My jesteśmy bardzo w ogóle zaskoczeni. Ostatnio dwa razy zostaliśmy bardzo zaskoczeni. Pierwszy raz w Grazu, w Musikvereinie, gdzie wykonywaliśmy takie trzy bloki pieśni Straussa, Ryszarda Straussa. Taki wybór no, przez nas dokonany pieśni, który nam najbardziej odpowiada. Następnie właśnie Twardowskiego i na końcu Rachmaninowa, bodajże tak to wyglądało. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie nie Strauss się w Grazu najbardziej podobał, tylko no, na pierwszym miejscu zdecydowanie był Rachmaninow. To są romanse, taka czekoladowa literatura, można powiedzieć, bardzo znane utwory, melodie. Natomiast tym drugim kompozytorem, który najbardziej się podobał, był Twardowski. Pomimo, że rzeczywiście byli to Austriacy, którzy po polsku, śmiem twierdzić, nie mówią, prawda? A drugi raz byliśmy niezwykle zaskoczeni ostatnim razem, jak wykonywaliśmy, dostaliśmy takie zaproszenie, żeby wykonać Podróż zimową Schuberta, ale właśnie do tekstów Barańczaka, czyli po polsku, w Görlitz na granicy polsko-niemieckiej. Miejsce, w którym wykonywaliśmy ten utwór, znajduje się na granicy, dokładnie na granicy, czyli jest rzeka i dokładnie obok jest ta Stadthalle, w której wykonywaliśmy ten utwór. Więc pierwszym zaskoczeniem było to, że nie było ze strony polskiej nikogo, znaczy nikt nie wybrał się na ten koncert z Polaków. Przynajmniej nie mieliśmy takiego sygnału, że ktokolwiek tam z Polaków był. Tej publiczności było sporo, pomimo że mamy do czynienia z pandemią. I to, jak ci Niemcy słuchali tego polskiego tekstu, to było naprawdę po pierwsze wzruszające, a po drugie niezwykle dużo dające nam do myślenia. Bardzo dziękuję za rozmowę i polecamy płytę w sytuacji, gdyby nie można było się wybrać na koncert z różnych wirusowych powodów. Myślę, że tym bardziej należy mieć płytę w domu. Lech Napierała, Tomasz Konieczny. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.